Dzień dobry, jesteśmy na naszym miejscówce, znaczy ja jestem. No i patrzcie, jaki tu jest syf. Jakiś baran zostawił. Tutaj, tu jest jakiś syf, tam, tu, tam. Dlaczego to tutaj zostało? Dlaczego? Tu jest 5 reklamówek. Tu ktoś grilla oczywiście zostawił, nie, bo po chuj. Dzień dobry. Przypłynęła rodzina odjazdów. Gdzie mamusia albo tatuś, nie wiem. Pokaż na się, kim ty jesteś, mamusią czy tatusiem. A jest tam drugi, dobrze. Nasze ulubione miejsce i kura już od rana. Kurde, jaki on będzie wymęczony, umordowany. Tęskniony. Tęskniony, przez tą tęsknotę będzie tak zmordowany. Którą stroną, lepiej prawo. Co jest z kurą? Kurde, śpi? Żeś nie idzie z nami się od razu przywitać? Dobry! Jest! Dobry! Już się chyba stęskniłeś za nami, co? Bardzo się stęskniłem. Ile ryb? Jedna. 6 godzin, jedna ryba. Dobrze. Co to za ten? Ty już tyle z nas produkowałeś śmieci. Jakieś hadziaje zostawiłem. To za tatary starszego, no, szpakowatego pana, kurde, zmuszać do gimnastyki i sutań śmieci. W jedną stronę się mieszczą śmieci, a w drugą stronę się nie mieszczą śmieci. Dlaczego? Jeszcze go zapomniałem. Czego? Tylko, a zresztą i tak się dowie. Krzesło dla Grażyny. Musisz całą zasiadkę leżeć w namiocie. Kocham cię. Kupiłeś ten papier ścierny? Tak no. Dalej? No to super. Miarę też kupiłem. Miarkę też? A, bo ty uczestniczysz w zawodach dzisiaj właśnie. Ja uczestniczę w zawodach. Tak. 3000 punktów trzeba zdobyć. Spodobały się zawody, koledzy. Wczoraj kosztowały 25 zł. Jak za darmo. To najpierw zaczynamy od wędek. Nie ma żartów. Aha, no tak. No jak są zawody, no to jasne, że od wędek. Składanie odbywa. Spokojnie, chłopie. Zawody są od dzisiaj chyba od... drugiej, z tego co przeczytałem, ale w nocy. A, od drugiej w nocy? To co to są za zawody, że od drugiej w nocy? Nie wiem, czy one nie są do drugiego września. Który dzisiaj jest? 27? Albo do 31? Do wtorku. Coś z żyłką nie za bardzo? Też nie, no trochę ściągam. Nie, spoko. Bo nawet ostatnio ściągnąłem ten na... No, no pomógłbyś w zawodach. Nie trwają. No, ale co mam zrobić? Zachodzie. Fajna pogoda, nie? Deszcz, pięknie, pięknie jest. Sam raz na rybki. No i tak szybko to chyba też nie było nigdy zrobione, nie? Jesteśmy tu pół godziny. Paryzole, namioty. No deszcz cię zmusił, nie? Do pracy. Nieprawda. Chciałem tak. Się deszczu nie boję. Pewnie, że nie. Tylko wiatro. Dalej, kontynuacja dalej. No dobra, ja cię to tak śledzę, no. Śledzę twoje poczynania na tych zawodach. Będę takim relacjonował będę te zawody. Podpatrzę coś tutaj. Ja coś tu patrzę, no. Pokaż tu, co tam masz. No nic, no, kowrotek, to nic nie ma. Dobra, no to baw się dalej. No i co? Rzucamy już? Nic, tylko taki próbny. Zaczęły się zawody? No, tylko tak z brzegu poleci. PV-ka, kukurydzy dwie. Rzucaj, rzucaj, no. O, coś strzeliło. Chyba żyłeczka. Czyli jednak jeszcze nie zaczęliśmy zawodów. Dobra, no to kontynuuj. Nie no, pchamy kura w ponton, ja sobie wywiozę pod rurę. Dobrze, dobrze.
Ale najpierw może rzuć, żeby wypróbować, czy ona wytrzyma tego leszcza z pod góry. Bo mam schizę, nie? Że zaś tam nerwy. Wszystko z gitara. Aha, ja bym tą... Dobra. Wszystko jest. Kołyska, hopie, no nie wiem, nie? Wędkę drugą zrób, a nie... To teraz jak student przed tym, przed sesją, nie? Ile by się nie uczyć, ile by nie zrobić wędki. Kołyskę trzeba rozłożyć, pontom trzeba napompować. Ale druga wędka oparta o namiot. Druga wędka będzie przygotowana, wysądowana, wywieziona, zanęcona, a nie... Albo zerwana znowu. Ja nie wiem, czy tam jest ryba. No już odbała, no. Ja, jest ryba. Góra. To bieraka będzie miała wypuszczać. Ty. Ale fajny ten leszczyk. Fajny. Taki. Bardzo ładny. Pyku. Chłopczyku. I znowu na co? Na czosnek. Wiadomo na co. Tu się tylko łowią w leszcze na czosnek na tym jeziorze. To prawda. Kiedy będziesz miał tych leszczy, pewnie dzisiaj znowu jakieś z 5, jutro z 15. Nie, bo ja już nie zarzucam tej na leszca. Ja teraz wywożę tą na Ja kartę. Się z tobą na leszcze już nie mam co ścigać, nie? Bo lecimy to po kartę. Nie ma sensu żadnego. Tak jest. Ja tutaj się ścigam raczej na grubego zwierza. Dobra, ponton. Nazwa do ciepłego śpiwora, hopy, to już jest ameno, nie? No, mówiłem, że ameno. A przecież w tym śpiworze jest tak fajnie. No wiem, wiem, już nie wstanie. Idziemy dmuchać ponton. No, może 10. Dobra, powoli, powoli, powoli. Dobra. Chodź malutki. Jak się nauczyłeś? Ty, ale patrzcie, one mają jakąś taką... Nie, trzeba go dać do kołyski. Tak? Malutki, już cię zaraz uwolnimy. Ty, ale to sprawnie zrobiłeś. I patrz. No. Bezboleśnie. Doskonale, chłopie chirurgicznie. Podobało mi się to. Na wolność.
będzie karp. Idę w krzaki, dawaj ponton. No, to wezmę może wodery, co? Siedzi to siedzi. Masz go? Bardzo ładny jest. Nie, patrz. Karpik po 5 minutach od brzegu. Patrz, takiego nie zupełnie. Piękne. To 3 kilo ma. Ale bardzo ładne, no, takie szare, bo to mi się podobają. Takie to łuskowanie na grzbiecie, nie? Takie no, fajne. On jak dorośnie, to będzie piękny. I to no właśnie taki szarawy, nie? Fajnie. Na grzbie cicho. Łobuziak. Podoba mi się to. Nie ma to jak w wodery się z samego rana wbić. Człowiek od razu adrenaliny i kawki już nie muszę pić. Malutki, uwolnię cię i już cię wypuszczamy. Do domu zaraz wracasz. Uciekaj tam. Do domu. Ale grzbietem do góry, nie brzuszkiem. O. Ryba za rybą, no. Wędkarzami się zrobiliśmy. No, fajnie chyba, nie? Fajnie, tylko te leszcze to tak trochę... No fajnie, że one są tu ja duże. Ja nic no. większego nie mogę założyć, nawet jak mam 20, to i tak będą leśne. Objęła cię klątwa leście, no to już niestety nie przebijesz się. Możesz tylko liczyć na przyłów karpiaj. Dobra, kawa i zaczyna się zabawa. Ciepło, no właśnie, w czapce cię wychodzę. O, teraz mi się zrobiło, dopiero wiem, teraz wiem jak mi było ciepło. Myślę, czy nie wybierz tego Federa. A wiesz, a jasne, że tak. A kto bogatemu zabroni? Potem no, mamy. Tak. Jeszcze raz zarzucę. Siły są jeszcze. Jak będzie leszczyk, to wywiozę ją gdzieś dalej na głębinę i nie wiem. A może niech się dzieje. Chyba, że założę drugiego głosa do tej metody. I drzwa po papy. O nie, karp. Tak? Nie, chyba nie. Wędka się ugina troszkę. Kurczak. Lecę po miarkę. Przecież za... A, właśnie, za wodę przecież. Dobra. No, to jest fajny. Winiąc, miarka i GPS-a włącz w telefonie. Wiem. Zobacz, czy jesteś. Przeszło. Tak? Tak. No to uciekam. Panie leszczorze. Bo pani leszczorze. Czy co? 59. Pierwsza ryba za wam. Leszczyki. No, delikatnie, żeby się nie wciął. Pomóż mu. Fiszkę, już. Nie, spokojnie. Daj. Proszę, pieniądz. Tak, pieniądz idzie do mnie. 60 dajemy? Daj 60, no. Była pozycja piąta, przeskoczyłem. Przeskoczyłeś. Wyżej. No to uciekaj. Dorobny leszczur. A, mam z ryba. Ja jest leszczyk. Widać, że lądował w wodzie 10 minut branie. Miarka, zetka. Nie? 56 dane. Co
tak po cichu wypływają. Cisza? Tam zamachał kancogonkiem. No, która pozycja? Ty, ale ja miałem przecież... Ile ja miałem tych leszczy? Trzy. To jest trzeci. Czemu ja tu mam cztery? A, bo raz, dwa razy zdjęcie zrobiłeś. O, cię wyeliminują. Że chciałeś oszukać. Cztery już były. Były już. To był może, nie? Trzy. Trzy były, a ten jest czwarty, tak? Tak to z tego wynika. Wejdź tam i zobacz zdjęcia. Gratulacje. Cztery, no tak. Wyjdzie na to, że cztery. Nie, tego wysłałeś dwa razy. Tak? Od razu na pisze. To nie wiem, jak to się stało. Oni mają tutaj... Sześć. Każdy tak ma. Każdy ma dwa? Każdy ma drugi i trzeci. To jest chyba... Rozumiecie rybę. Aha! No, to może być największa ryba. Ja tego nie posyłałem na pewno, nie? Jestem 100% pewien, że nie posyłałem tego zdjęcia. Panika, kurde, panika. A to wszystko dobrze. Nie mam mi teraz napisać. Proszę o anulowanie mojego anulowania. Nie ogarnęłam niczego. No i gdzie są te leszcze? W jeziorze? W jeziorze! Ciągle są! Wszystkie leszcze są w jeziorze. Tulaj, lalulaj, lalaj. Tylko karki będzie ma. Tulaj, lalulaj, lalaj. O kurde! 50 chyba, nie? Czy no. 49? 49 chyba. No 49. Jesteś taki mały, a jednak masz 50 cm. Wariacie ty. Popłynę. Zawsze odpływają. Ile punktów? 2240. No to ci brakuje jeszcze 760, tak? No, 760, 76. 76, o kurde. Totalnie. Fatalnie. To musimy złapać 76-centymetrowego leszcza. To będzie no. Chyba rekord polski. Branie mam. Leszcz. 2240 punktów leszcza. No, trzeba to sprawdzić dokładnie, bo to na pałę nie posłać. 10 punktów się machniemy w tą albo w tamtą. Trzeba to wziąć kalkulator. No. Tak, żeby odjąć 3000 od 2240, tak to trzeba nawet przynajmniej pisemnie, nie? Bardziej niż kalkulator, bo sam kalkulator to niewiele da, nie? No, tu no ale 60 będzie miał chyba. O, faktycznie, ale głośniutki. Ładnie jest, nie? 60 no, równa. No 59. No dobra, 59. To nie nadaje się. Ale ładnie borniany. Piękne są te leszcze tutaj. 40. 59. A nie, 59 miał, to brakowało 17 tylko. No. Zrobienia. No to. Danie masz. Brawo. Fidera. Było. Jest. Może będzie ten karasek wymarzony w piętro. Jest jakieś maleństwo. Pięknie. Ty no patrz, no jest idealny. No on ma około 30 cm, nie? Za dużo, ale dobra, dobra. Miarka, złotówka.
28 tam. 28,5? Nie, 28. Ale trafił. To jest niemożliwe, nie? 28,5. No, no, już chłopczyku. No, ale to jest o to chodziło, nie? To nie był, fuks, nie? Nie, nie, to był. To było jak gra w darta na podwójnym rozpoczęciu i zakończeniu. Słuchaj, Karasku, no ty byłeś fantastyczny, byłeś najlepszą rybą dzisiaj chyba. Brakuje mi 47,5. No to zmieniaj na czosnek. Zmieniaj na czosnek. Albo nie, a kto powiedział, że nie będzie na to leść? Może wziąć taki mniejszy, no? Dobra, branie. A bo mi się wydaje, albo to będzie duży lesz. Chyba ciągnę jakiegoś takiego stereo 5-kilowego. Będzie za wielki. Chyba przejść na dół. Ja wiem kurwa, kiedy to zrobić, nie bój się. Ale sprawne oko tutaj pod tym względem już posiadam. Masakra z nim, nie? Boże, jaki on jest Eugeniusz. No, ten jest duży. No to co, nawet chyba nie dawaj miarki, nie? Uciekaj za duży leszczu. No, machnij ogonkiem. No, za duży był. Widziałem, że teraz ciężej mu się. Zapłyniemy. Ani podbierać, ani nie przydały. Czyli zestaw dobrze zawiązany. Powyżej 50 na pewno. Za dużo się łapią te ryby. To jest mało małych ryb. Za duży byłeś. O, taką kopertkę ci zrobiłem. Pobiegł. A, ślimak. Łapka na ślimaki. Same duże. Teraz nie nakładam tego chmielu, nie? Specjalnie nakładałem chmiel, żeby to było większe, a teraz bez chmielu może tam... Takie duże wchodzą bez chmielu, to może teraz powinieneś tylko chmiel włożyć. Oj, ale ciepło. Ale niech będzie. Niżej zobaczymy. Palec mi został na żyłce. Zmęczenie, hopie, zmęczenie, bo to wiesz... Raz. Nie gapowatość, tylko zmęczenie. Tyle razy, że palec zjechał, że musiałbym sobie kupić taką rękawiczkę jak spinningiści, nie? Ten, do rzucania. Nie skomentował. Ja ci powiem, ale tu jedno nie do puta, no co ty. Tak? Ty, ona dokładnie tyle. No nie 47,5, 48, aha, bo tu ma płetwa. Mam jej 47,5. Kurde, nie zrobię tak. No ma 48 ciągle. Teraz ma nawet 49. Daj tą płetwę, tak. Chcemy, żebyś był mniejszy niż w rzeczywistości. O, nie zgadza się. Nie zgadza, on się czuje wielkim leszczem. Dawaj to. Ty masz telefon? Nie no, ja mam tu stereo. Dobra, poczekaj, ja go zmierzę, bo coś ci nie wierzę. Ile miała? Dobra. 49. No. A ile miała mieć? 47,5. Natomiast, no, napiszemy 48. 47,5 napisz. Oczywiście, że tak. Prawie cylłeś, jakbyś był tak centymetr krótszy, to już byłbyś, ach, jaki byś był piękny wtedy. Następny odpłynął, nie żegnając się. 3000 punktów. Ale taki odjazd.
Ja piernicę, jak mnie przestraszył to. Ty mały łobuzie. Szalone te leszcze, to one wyprawiają, nie? To był pewien takiego karka z dyszki. Trudno. Zaraz będzie karka. A czemu ja nic nie mam? O, to będzie coś dużego. Już jest czaka. Masz? Tak. Ściągam. Pójcił on, patrz, ruby. O, na niego czekałem właśnie. Kurde, ale ciężki. No to ja jestem spełnionym wędkarzem. Tak, tak. Na obydwie wędki, tak. Na wszystkie kulki. Już nie zarzucisz pewnie ani jednej. Już absolutnie nie zarzucam nic. No właśnie. Gratulacje.
Kurde, no. Jeszcze nigdy nie złowiłem tak małej ryby. Na początku łowiliśmy takie malutkie. Kurde, 8 punktów. Jeszcze 3 zawody i... Trzeba to dokładnie mierzyć. Na następnych już będzie mierzenie. Kupicie sobie siatkę z, od razu z miarką? Tak, jesteśmy jedynymi wędkarzami, którzy łowili ryby i chcieli, żeby były mniejsze. I szczeliliśmy sobie w kolano. I sobie szczeliliśmy w kolano. Ślimak to ryba, nie? Tak, według Unii Europejskiej. Brązowego ślimaka im pośle. Ślimak to ryba, tylko nie znajdziesz takiego 8-centymetrowego. Jak to nie, chopie, już tu mam paru kandydatów na podbieraków. A, bo mamy pułapkę na to się. Zobacz, no ten ma 8 jak nic na brzegu. A jak będzie miał 9, to się go dotknie palcem i się skurczy, nie? A jak będzie miał 7, to się go lekko naciągnie. No i w sumie tą zasiadkę to ty wygrałeś. Też tak myślę. A co myśli drugi wędkarz? Ja mam to w życiu. To jest moja zasiadka życia. 3 karpie. Jeszcze chyba nie było 3 karpi. Nie. Każda zasiadka życia, patrz. No, warto jeździć, nie? Za dużo tych zasiadek życia, cholera. Znaczy, że po prostu cała reszta była do dupy. Dlatego. Tak powinna wyglądać miejscówka po tym, jak ją opuszczają wędkarze. Jeszcze weźmiemy ten worek. I tak jakby nas tutaj w ogóle nie było. A nie. Zostawić. Dlaczego?